Witajcie! Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na kolejną, drugą edycję szkolenia o medytacji i łączeniu się ze źródłem, pozyskiwaniu energii ze źródła i wpływu energii na naszą rzeczywistość, na kreowanie lepszej rzeczywistości. Na drugiej edycji tego szkolenia będzie kilka ciekawych nowych rzeczy, oprócz tego co było na ostatniej, pierwszej właściwie edycji szkolenia i te. Nowe rzeczy, o których powiem na tym szkoleniu, to będzie przede wszystkim to, dlaczego dzieci mają, do, oczywiście do któregoś okresu wieku, mają dużo więcej energii niż dorośli. I czy my, dorośli, możemy zrobić tyle, by mieć podobną ilość energii, jak mają dzieci. A jeżeli już możemy coś zrobić, to jak? Jak to robić, żebyśmy mieli podobny zapas energii, jak mają dzieci? Czyli takie Małe motorki, które nie wiadomo, co napędza od rana do wieczora i dorośli bardzo często, na przykład, nasz sąsiad dziwi się, dlaczego jego córka ma tyle energii, a jemu tej energii brakuje. I my, jako dorośli, możemy brać przykład z dzieci i o tym będzie też na szkoleniu 25 listopada. Kolejna rzecz to jak medytacja, aktywna medytacja potrafi dodać nam energii i jak to się ma do snu? Czy na przykład aktywna medytacja jest efektywniejsza, jeżeli chodzi o odpoczynek, niż na przykład sen? Czy na przykład 10 minut snu, a 10 minut aktywnej medytacji, to jest to samo, gdy chodzi o odpoczynek, o pozyskiwanie energii? I Jakie są właśnie relacje pomiędzy snem a aktywną medytacją? Czy opłaca się właśnie aktywnie medytować? O tym też powiem na darmowym webinarze, na który Was zaproszę już za kilka dni. I tam pokażę Wam konkretne przykłady, moje przykłady, jak aktywna medytacja potrafi więcej, tak naprawdę więcej, dużo więcej energii pozyskać dla nas w stosunku do snu. Kolejna rzecz, o jakiej powiem na tym szkoleniu 25 listopada. To będzie ile tak naprawdę energii źródła, jak można energię źródła w ogóle zamienić na pieniądze, czy można w ogóle obliczyć, o ile na przykład spadną nam obroty czy przychody, gdy na przykład zabraknie nam ileś procent energii, gdy nam zaczną kradnąć istoty, na przykład energię. Bo z mojej praktyki i obserwacji różnych osób, które prowadzą biznesy, wynika, że można to dość skutecznie obliczyć, ile Stracimy na przychodach w momencie, kiedy ukradną nam konkretną ilość energii. I o tym też powiem na szkoleniu 25 listopada tego roku 2023 roku. Kolejna rzecz to o oddychaniu. O oddychaniu i pozyskiwaniu energii z oddychania, ponieważ właśnie ostatnio doświadczyliśmy pewnych rzeczy, które dotyczą właśnie. Pozyskiwania energii z odpowiedniego oddychania. Dlaczego okazało się, że w powietrzu tak naprawdę jest zgromadzona energia? I człowiek, który umie oddychać w odpowiedni sposób, pozyskuje tej energii dużo więcej niż osoby, które nie umieją oddychać. Zwróćcie uwagę, że gdy jesteśmy zestresowani, to najczęściej oddychamy szybko i płytko. Ale ludzie, którzy na przykład wchodzą do przerębla, oddychają albo wstrzymują w ogóle oddech, żeby właśnie. Zmierzyć się z tymi niskimi temperaturami. I później mówią, że właśnie wchodzenie do zimnej wody pozwala im czuć się lepiej. Ale czy chodzi tak naprawdę o samą zimną wodę, czy chodzi tak naprawdę o to, co się dzieje przed, czyli wstrzymywanie oddechu na dłuższy okres, żeby uporać się z tym zimnem? I o tym też będzie na szkoleniu. Źródło też powiedziało, że człowiek, który umie oddychać, na przykład podczas godzinnej jazdy na rowerze, z odpowiednim oddychaniem mógłby tyle pozyskać energii, że starczyłoby mu nawet na dwa pełne dni. Pod warunkiem, oczywiście, że umie w odpowiedni sposób pozyskiwać energię z powietrza. Kolejna rzecz, to powiem Wam o swoich doświadczeniach, jeżeli chodzi o kumulowanie się energii w budynkach. Kiedy ładujemy energią źródła budynki i ta energia zaczyna być odczuwalna coraz bardziej im więcej, jak gdyby energii kumulują. Przedmioty czy mury danego budynku, bo jest to dość zauważalna energia, odczuwalna bardzo pozytywnie, i to, to zjawisko można wykorzystać na przykład po to, żeby się w ogóle w domu czuć lepiej, albo na przykład, żeby klienci w danej firmie czy w biurze czuli się lepiej, i odbierali daną firmę lepiej niż na przykład konkurencję. To oczywiście można wykorzystać do biznesu, czy można w ogóle wykorzystać po to, żeby czuć się po prostu lepiej. Powiem też. Na tym szkoleniu o tym, jak zdrowa woda może zaoszczędzić nam energii, bo na pewno wiecie, już mówiłem nieraz, że gdy spożywamy jakieś toksyny, a te toksyny później nasz organizm musi się z tym uporać czyli wydatkować energię, żeby zwalczyć te toksyny, to automatycznie traci tę energię. Jeżeli odżywiamy się zdrowo, czy pijemy zdrową wodę, czystą wodę, to oszczędzamy masę energii. I powiem Wam, jak, ile tak naprawdę tracimy energii, na przykład, gdy pijemy wodę z wodociągów, która na ogół jest mocno zanieczyszczona przez różne chemikalia, różne związki, które nie są, nie mogą być przefiltrowane, bo po prostu nie ma takiej technologii, która by była w stanie oczyścić tę wodę z różnych toksyn. I powiem Wam, jak opłaca się bardzo, jeżeli chodzi o energię i o biznes także, picie czystej wody, czy w ogóle odżywianie się zdrowo. Powiem Wam też o trzech nowych urządzeniach do nauki medytacji, które ostatnio przetestowałem i powiem Wam o zaletach i, i oczywiście o wadach tych urządzeń. Jedną z tych urządzeń to będzie MUST-2, które... Służy właśnie do nauki medytacji. To Neuromyst to jest urządzenie, które służy do stymulacji mózgu poprzez prądy stałe i zmienne, w zależności od tego, które opcja się wybiera. Oraz trzecie urządzenie to będzie urządzenie o nazwie Verim, którego, które w tej, w tej chwili nie mam opakowania, ale które zaprezentuję wam podczas szkolenia i będzie to też. Częściowo szkolenie praktyczne, czyli te urządzenia będziecie mogli przetestować na sobie i zobaczyć, czy one dla Was są no, ciekawe, użyteczne i czy chcielibyście je posiadać, żeby na przykład uczyć się efektywniej medytacji. Dla kogo jest to szkolenie ogólnie? Przede wszystkim dla osób, które chcą czuć się dobrze, czyli mieć zapas energii. Budzić się z uczuciem wdzięczności dla osób, które rozwijają się, które dbają o swój rozwój osobisty, na przykład także zdrowe odżywianie, ale przede wszystkim jest to szkolenie dla osób przedsiębiorczych, ambitnych, które prowadzą jakieś firmy, ale także zajmują stanowiska kierownicze. Dla tych osób jest to przede wszystkim szkolenie dedykowane tym osobom, by mogły po prostu osiągać takie wyniki. Jakich oczekują, gdy chodzi o firmę, gdy chodzi o rozwój swój, jeżeli chodzi nie tylko o finanse, ale ogólnie, także rozwój duchowy, choć to szkolenie tak naprawdę będzie w wielu przypadkach, w większości przypadków bardzo praktyczne, czyli większość tych rzeczy, których powiem na szkoleniu, będzie, będziecie mogli bezpośrednio już po szkoleniu zastosować. Na przykład, tutaj jest przykład osoby, która była na szkoleniu, która jest rolnikiem, a dzisiaj. Wysłał mężczyzna, który był na szkoleniu 17 czerwca tego roku. Wysłał mi, jakie zbiera plony z kukurydzy, kiedy ładował tu kukurydzy energią źródła przez kilka miesięcy, i pochwalił się, że tak jak zresztą źródło nam powiedziało, że człowiek, który będzie ładował energią źródła plony, to te plony na ogół będą dawały 100% większe plony niż normalnie, niż zbierałby wcześniej bez ładowania źródła. Energią źródła. I dzisiaj on po prostu się pochwalił, że te plony, które dzisiaj zbiera, dzięki właśnie temu, co, czego dowiedział się na szkoleniu 17 czerwca, on dzisiaj potrafi zebrać z 400 hektarów kukurydzy, zbiera dwukrotnie większe plony niż zbierał na przykład rok wcześniej, niż w ogóle zbierają rolnicy w tym samym rejonie w stosunku do tego, co on zbiera. Także takie są efekty, jeżeli chodzi o stosowanie tej wiedzy, którą wam. Przekazałem 17 czerwca tym osobom, które były na tym szkoleniu, i 25 przekażę jeszcze więcej praktycznych, ciekawych informacji, które będziecie mieli, mogli zastosować już od razu na szkoleniu i stosować po szkoleniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na szkoleniu, a wcześniej myślę, że zobaczymy się jeszcze na darmowym webinarze, który będzie dotyczył właśnie medytacji. Łączności ze źródłem energii, pozyskiwania energii ze źródła i wpływu energii na naszą rzeczywistość. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.